13 dzień marca, środa, witam na CryptoFlash. Dziś dane z PKB, odczyt miesiąc do miesiąca, dokładnie UK z Ameryki. Mamy odczyty ropy naftowej, dokładnie zapasy, czy też obligacje 30-letnie, a z Unii Europejskiej produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca, wydarzenia kryptowalutowe codziennie, dziś eventy 13 marca, no i tak m.in. główny update to Ethereum Denkon, Bitcoin w okolicach 72 tysięcy dolarów, a także SP500, giełdy Dow Jones, Nasdaq odnotowują pozytywne wpływy. Wczorajszy indeks SP500 zamyka się rekordowo wysokim poziomem, po tym jak amerykańskie akcje z dużym przyspieszeniem przyjęły raport o wyższej niż oczekiwanej inflacji, a temu sprzyjały nowe wzrosty w branży technologicznej. Podstawowy wskaźnik wyniósł 0,4%, nie obejmuje zmiennych pozycji takich jak żywność i paliwo, odpowiada wynikowi z poprzedniego miesiąca i jest nieznacznie cieplejszy niż oczekiwano na poziomie 0,3%. Wyższe niż oczekiwano tempo inflacji będzie jednym z czynników opóźniających decyzję o rozpoczęciu stóp procentowych, dokładnie do czerwca tego roku. Chodzi o obniżki. Nvidia wzrosła o ponad 7%, podnosząc szerszy sektor chipów o 3% wyżej. Inne technologiczne jak Alphabet, spółki czy Microsoft, Meta również zyskały na popularności. Dzisiejszy poranek i także w Azji większość akcji wzrasta nieznacznie. Od tego jak momentu główne akcje spółek technologicznych odnotowały wzrosty na swoich odpowiednikach z Wall Street wspomnianych. Akcje azjatyckich spółek technologicznych także rosną dzięki dopingowi AI. Nastroje wobec technologii wzmocniły ponowny optymizm w stosunku do sztucznej inteligencji po tym jak główna firma Oracle zajmująca się przetwarzaniem chmurze osiągnęła wyższe niż oczekiwane zyski i stwierdziła, że w dalszym ciągu stawia na sztuczną inteligencję, a wspólne ogłoszenie z firmą Nvidia ma się okazać jeszcze w tym tygodniu. Japoński bank i tak japońskie akcje spadają w związku z utrzymującymi się wahaniami w tej kwestii. Z wyjątkiem sektora technologicznego, japońskie akcje odnotowały długotrwałe straty. Moje przekonanie, że Bank Japonii jest bliski zakończenia polityki kontroli ujemnych stóp procentowych i krzywej dochodowości. Japoński bank zbiera się w tym tygodniu i inwestorzy wytyczają podwyżkę stóp procentowych. Aktualizacja Denkom Ethereum sprawi, że DeFi będzie znacznie tańsze w użyciu, między innymi, no i tak niższe opłaty transakcyjne na Ethereum już są prawie dostępne, chodzi o Layer 2. MakerDAO podnosi oprocentowanie kredytów do ponad 15%, jednak Jito podejmuje kroki, aby zatrzymać boty Solana MEV. Najważniejsze czynniki tej aktualizacji Denkom sprawia, że transakcje Layer 2 będą super tanie, prawie bezkosztowne, do tego stopnia, że cała działalność w Ethereum zostanie przeniesiona do tych sieci. Mogą istnieć nawet projekty lub protokoły, które będą zachęcać do używania poprzez niskie opłaty za gaz, które użytkownicy zwykle muszą ponosić. Najważniejszy kamień milowy Denkom to największa aktualizacja Ethereum od czasu fuzji we wrześniu roku 2022. Ta spowodowała przejście sieci z celowo nieefektywnego algorytmu Proof of Work. Denkom wprowadzi ponadto proces proto-dunk sharding, coś od co było dawno przedmiotem teorii. Po raz pierwszy wspominał o tym Buterin w roku 2019, co zmienia sposób przechowywania danych przez Ethereum. I tak, zamiast przechowywać wszystkie dane bezpośrednio w niezmiennej warstwie wykonawczej głównej sieci Ethereum, co jest drogie, wymagające obliczeń itd., Denkom wprowadzi nowy, tymczasowy sposób przechowywania, w cudzysłowie blobów, danych, który jest o wiele tańszy. To określenie panuje powszechnie w informatyce. Blob do zarządzania danymi istnieje w językach programowania, takich jak JavaScript czy Python. Proto-Dunk Sharding został nazwany na część dwóch badaczy Ethereum, dokładnie Dunkrada, Feisto i Proto-Lambdy, którzy zaproponowali tę zmianę. To wdrożenie nastąpi za kilka lat i wiąże się z dalszym upraszczaniem przechowywania danych. W pewnym sensie wprowadzenie przez Denkona Proto-Dunk Sharding stanowi poważne odejście od pierwotnego planu działania dla Ethereum wybranego ze względu na łatwość wdrożenia. Coinbase walczy z SEC o jasne zasady dotyczące kryptowalut w apelacji sądowej. Sprzeciwiają się odmowie Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC stworzenia nowych przepisów dla branży aktywów cyfrowych. Coinbase oskarża SEC o próbę kontrolowania rosnącego sektora aktywów cyfrowych poprzez egzekwowanie prawa, a nie poprzez ustalanie jasnych przepisów. Giełda twierdzi, że SEC niesłusznie odrzuciła jej wniosek z czerwca 2022 o wprowadzenie przepisów, pozostawiając firmy w trudnej sytuacji. Wynik wniosku Coinbase o oddalenie tego pozwu jest nadal w toku. Wyzwania prawne Coinbase podkreślają szerszą walkę branży o jasne obowiązujące regulacje w szybko rozwijającej się przestrzeni zasobów cyfrowych. Bitcoin ETF, tak VanEck, tymczasowo obniża płatę za Bitcoin ETF do zera. VanEck, jak dotąd posiadający aktywa o wartości nieco ponad 305 milionów dolarów, podejmuje wyzwanie w swoich konkurentach. Wniesione opłaty to termin do 31 marca roku 2025 roku. Wcześniej opłata była w wysokości 0,2%, czyli mniej niż u konkurencji. 10 instytucji z Hongkongu przygotowuje się do aplikacji w ramach funduszy typu Spot ETF. Tak kształtuje się obraz Bitcoina w Hongkongu. W Stanach Zjednoczonych zatwierdzone przez Komisję Papierów Wartościowych giełd SEC spotowe fundusze ETF na Bitcoin przyciągnęły znaczny napływ środków netto, przekraczający 9,5 miliarda dolarów w ciągu 40 dni handlowych od ich uruchomienia. Hongkong
Bank otworzył wnioski o spotowe fundusze ETF Bitcoin w grudniu poprzedniego roku. Powiązane produkty nie zostały jeszcze uwzględnione. Według lokalnych raportów znawcy branży wyrażają obawy, że inwestorzy azjatyccy są narażeni na ryzyko opóźnionego wejścia na rynek napędzany przez USA. Madrex, amerykańska firma zajmująca się aktywami cyfrowymi w Indiach, jest pionerem w zakresie instytucjonalnego dostępu indyjskich inwestorów do amerykańskich funduszy ETF Bitcoin. Dzięki temu posunięciu platforma wspierana przez kombinator zarejestrowaną spółką zależną w Indiach stanie się pierwszą indyjską platformą aktywów cyfrowych, która ułatwi instytucjonalny dostęp do kasowych funduszy ETF. Inwestorzy mogą wybierać pomiędzy systematycznymi planami inwestycyjnymi, a inwestycjami ryczałtowymi dostosowanymi do ich celów finansowych. Jest to o wiele cenniejsze dla instytucji, ponieważ było już dostępne dla sprzedawców detalicznych. Z pewnością jesteśmy pierwszą indyjską platformą kryptograficzną oferującą tę usługę. Spotowe fundusze ETF Bitcoin BlackRock Fidelity zdobywają 69% udziału w rynku, osłabiając dominację Grayscale. To w styczniu rozpoczął się handel funduszami ETF. Produkty Grayscale, konwersja jej flagowego funduszu GBTC, konsekwentnie pochłaniał około połowę całej działalności handlowej. Tak według tej grafiki udział w rynku wolumenowym ETF typu Spot Bitcoin w zeszły piątek fundusz Bitcoin ETF firmy BlackRock stanowił prawie 47% całego wolumenu obrotu. Tym samym jednocześnie produkty BlackRock Fidelity łącznie posiadały prawie 80% skumulowanych aktywów zarządzających w przypadku wszystkich kasowych funduszy ETF na BTC z wyłączeniem Grayscale. Grupa Telegram Kryptospekulacja Chat zapraszam do dyskusji, także kryptospekulacja podgrupy, temat meme-coinowej i nie tylko, wszelka pomoc. Wczorajszy Crypto Flash to konkurs $50 w OSAC, Osaka Protocol. Wszelkie komentarze pozostawione pod materiałem bez duplikacji zostaną wylosowane w tym momencie. Zapraszam także do kontynuacji, bo kto wie, może jutro coś rozlosujemy. Komentarze 27, a więc kilka sekund i czas start. Gratulacje dla wygranego i proszę o kontakt e-mailowy cspekulacja@protonmi. Ten adres będzie zawarty pod materiałem, aby dokonać weryfikacji wygranego. O, winner, kryptospekulacja. A więc, jak napisałem w komentarzu, jeśli los trafi tutaj, losujemy dzień później. No i cóż, to nie jest zostawka, a więc dzień jutrzejszy widzimy się ponownie. I myślę, że te komentarze dzisiejsze, kto wie, będą może wzięte pod uwagę jakoś też inaczej. A więc zapraszam do komentowania pod tym materiałem już bez informacji, że jest konkurs. Zobaczymy, kto wytrwał. Sailor twierdzi, że Bitcoin zje złoto w nadchodzących miesiącach. Twierdzi oczywiście, że Bitcoin jest znacznie lepszy w porównaniu z jakimkolwiek innym konwencjonalnym aktywem, w tym złoto, nieruchomości, akcje. Prezes wykonawczy MicroStrategy udzielił tego oświadczenia podczas wywiadu 11 marca w CNBC. Sailor skomentował także fakt, że Bitcoin w przeciwieństwie do złota można przesyłać cyfrowo. Gdybyś mógł w ciągu kilku minut teleportować złoto do Nowego Jorku z Tokio, ludziom by się to spodobało. Jeśli chcesz kupić dom w Afryce w sobotę, jeśli chcesz kupić samochód w niedzielę rano, Bitcoin jest to najlepszym sposobem płatności. Na Reddicie m.in. powstał odcinek, czy też wycinek Michaela Saylora, humorystyczny, We Call Them Poor, nazywamy ich biednych. Pozwolę na końcu ten materiał puścić. Top 1000, ostatnie 24 godziny, wzrosty, spadki, gratulacje dla rozgrywających swoje projekty. What do you do with the Bitcoin besides it just gather value? Real estate developers in New York City, they're not buying the real estate because they want to live in it. But like most of the people who are buying assets at some point want to sell the assets at a profit. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for it. We call them poor. We call them poor. Okay. Right, like the point is if you have the superior asset, it's going up forevermore. Forever. Right, I mean we can all look Bitcoin sort of as forevermore. People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that
use fiat currency. We call them poor. We call them poor. We call them poor. We call them poor. There's a name for it. We call them poor. 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 Okay.